to nie ma czasu, bo tak naprawdę menadżer w restauracji jest od czegoś innego. I zatrudniać kolejne osoby tylko do marketingu to nie zawsze się sprawdza, ponieważ one nie mają agencyjnych kompetencji. One zawsze będą na przykład tylko miały, będą świetne w sociale, świetne w AdWordsy, natomiast agencja ma ten plus, że ona ma pakiet kompetencji. Całą zbiór ludzi, którzy różne rzeczy potrafią. Od grafika przez copywriterów. I to jest ten plus nad jedną osobą zatrudnianą tylko. No to prawda. Natomiast jakby pewnym plusem, który ja widzę, który jest po stronie z kolei już menadżera lokalu, czy właściciela lokalu, czy personelu lokalu, to jest to, że oni na co dzień w tym lokalu są. I oni żyją tym lokalem i tym biznesem razem z gośćmi i tak dalej, więc no, mogą też szybciej reagować, tworzyć pewne treści, tak, dostarczać. Nie wiem właśnie, jak to jest w przypadku takiej współpracy na przykład z wami, tak, agencyjnej, no bo wy na co dzień w tym lokalu siłą rzeczy nie możecie być. Wiesz co, to bywa bardzo różnie, bo faktycznie jeśli działamy z większą ilością lokali, nie jesteśmy zwyczajnie fizycznie w stanie być w każdym wszędzie naraz. Ale to bardzo zależy od kontaktu z zespołem i z obsługą, bo zawsze jesteśmy w stanie się pojawić, jeśli coś się dzieje. I to jest kwestia też dogadania się, bo ktoś jest w stanie zrobić content, jeśli wiemy, że ktoś jest w stanie to zrobić i nam przesłać, jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować. To jest kwestia zbudowania sobie takiej troszkę, może to nie jest dobre słowo, ale takiej alarmowej ścieżki do kontaktu. No to wydaje mi się, że w ogóle chyba jest to taka najlepsza opcja w takiej sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście swojego człowieka, który jest odpowiedzialny za kontakty z agencją, ale on jest właśnie pracownikiem na co dzień tam na miejscu i który wyłapuje pewne smaczki, które warto zakomunikować. Tylko powie, albo zrobi zdjęcie, wyśle, ale przez telefon czy na mailu szybko opisze jakby historię, ale wy już robicie całą komunikację. Dokładnie. Jeśli my dostajemy sygnał, to już jesteśmy w stanie się przygotowywać na to, co dostaniemy, żeby to obrobić i puścić dalej. No więc właśnie. I ten pracownik tak naprawdę, no wtedy dużo mniej czasu jakby poświęca temu. On się nie musi w tym specjalizować, jednym słowem. Może mieć pewną drobną smykałkę i jako jeden z elementów jego obowiązków, ale on się tym cały czas nie zajmuje. Za chwilę może wrócić i czy 99% swoich obowiązków to zupełnie inne rzeczy, a nie ten marketing. No dokładnie. No parę lat temu był taki trend przecież na rynku gastronomii, że po prostu dopłacało się komuś paręset złotych za to, żeby prowadził te sociale w lokalu. No wydaje mi się, że wszyscy znamy przykłady bardzo złe takich działań. No i dalej to się toczy, natomiast to zawsze działa tylko do czasu. To prawda, że a to myślę, że taki najlepszy przykład, że coś takiego nie działa, albo prędzej czy później się może wyłożyć, no to są głównie sytuacje kryzysowe. Są jakieś negatywne komentarze, opinie, inne rzeczy i teraz, jeżeli jest taka osoba, taki, no nazwijmy to menadżer, który zarządza tym, nie wiem, profilem gdzieś na Facebooku na przykład, i od już pół roku ten profil prowadzi, no to taką negatywną opinię może odbierać bardzo osobiście i personalnie i no może zareagować po prostu w niewłaściwy sposób, no po prostu emocjonalnie. Restauracja agencja jest jego dzieckiem. Tak, agencja nie. Agencja jest mur totalny i tam są ludzie z żelaza i po nich to spływa, że ktoś tam wydał negatywną opinię i bardzo profesjonalnie wtedy jakby ze stoickim spokojem podchodzi się do komentarza, do wyjaśnienia sprawy i innych rzeczy. Tak. Nie ma w tym emocji takich negatywnych. Tak? Bo to jest to, z czym często jednak walczymy, że faktycznie jest tak, jak mówisz. Bardzo, no, restauracja jest czymś dzieckiem trochę. Tak. I tam się nie da na spokojnie czasami zareagować, więc czasami po prostu studzimy emocje. Spokojnie rozwiążemy to. Zostawmy to, bo to będzie temat innej naszej audycji, te sytuacje kryzysowe, a wróćmy do tematu tej dywersyfikacji. Mówiliśmy o tych mnogości kanałów komunikacyjnych z naszą grupą celową. No i właśnie, te kanały, szczególnie jeżeli chodzi o internet, no to głównie mówimy social media. No i teraz pytanie, czy to jest tylko założenie profilu i prowadzenie tego profilu, czy tam są inne możliwości komunikacji z naszym gościem? No, skupmy się też na tym, że to jest przede wszystkim społeczność. I tak jak w przypadku outdoorów czy strony, po prostu kierujemy komunikat tyle, nie mamy nad tym za bardzo już kontroli później. No to tak w
tych w przypadku tych socialowych rzeczy, to przede wszystkim jest ciągła rozmowa z gośćmi. Ciągła budowa społeczności i poza tym, że mamy te działania organiczne, tak jak mówisz, założenie, prowadzenie, mamy mnóstwo form reklamy. I to bardzo precyzyjnej reklamy, bo jesteśmy w stanie docierać po lokalizacji, po płci, po wieku, po wykształceniu, nawet po zarobkach. Mm-hmm. I jak najbardziej to trzeba wykorzystywać, zwłaszcza jeśli chcesz być o krok przed konkurencją. Mm-hmm. No to okej, to jest wiele, wiele do jakby możliwości. Teraz powiedz mi, jeżeli chodzi o same komunikaty, jakie, mówiąc kolokwialnie wypluwamy w ten internet i w świat. Czy tutaj, nie wiem, no one powinny być spójne, czy powinniśmy, wiesz, no co robić, by się nie powtarzać przede wszystkim, tak? Ale żeby było to, była pewna konsekwencja. Bo ile możemy mówić, nie wiem, jeżeli mamy burgerownię, to ile o tych burgerach możemy mówić, nie? I z jednej strony no, ja muszę iść w tę stronę i nawiązywać cały czas do tych burgerów, żeby była właśnie ta spójność i pokazanie, czym ja się zajmuję, no bo nie zacznę nagle mówić o naleśnikach. No ale to jest trudne. No to jest trochę tak... Przepraszam. To jest trochę tak, że mamy koncept i ustalamy sobie, tworząc restaurację, co to w ogóle będzie za miejsce. Do kogo, co będzie robić, co będzie mówić, co będzie serwować. I to jest jakby takie DNA tego, co mówimy. Natomiast tak jak mówisz na przykład burger, to nie jest tylko burgerownia, nie musimy cały czas mówić o nim. Mhm. Mamy zawsze w każdej restauracji mnóstwo rzeczy się dzieje. Możemy dobudowywać historię, możemy to przedstawiać na różne sposoby. Pamiętajmy, że ten przykładowy burger to jest też mnóstwo składników i każdy z nich można opowiedzieć na zupełnie inny sposób. Nawet mając mięso, jesteśmy w stanie przecież pojechać do rzeźni i zbudować materiał tam, żeby później go komunikować. Czy sałata, czy pomidor, to są warzywa i mnóstwo rzeczy powstaje na ich temat również. No ale cały trend eko, który się pojawia, no nie wiem, ten trend bezsłomek, tak, no waste i tak dalej, więc jakby jest można się podczepiać pod tematy takie, które stoją obok troszkę, ale z drugiej strony one zaczynają być coraz większym trendem w gastronomii. Tak, niekoniecznie dotyczą moich burgerów, ale jednak gastronomii, więc dotyczą mnie. Dokładnie i możemy się podczepiać zarówno pod takie trendy produktowe, tak jak mówisz, i te ruchy społeczne. Jest mnóstwo świąt na świecie w każdym dniu i to są takie klasyczne święta typu Wielkanoc, Boże Narodzenie, no ale mamy też rozpoczęcie wakacji. Mamy dzień tequili, mamy dzień prosecco. To zawsze jest punkt zaczepienia. Ja szczerze mówiąc polecam zawsze zrobić sobie kalendarz z takimi rzeczami, z takimi punktami zaczepienia. Mamy dzień frytek, dzień pizzy, tak? Nie, mamy dzień burgera, pewnie wszystkiego. Burgera pewnie też się znajdzie. Pewnie nawet nie jeden, więc tak. Jesteśmy w stanie to naprawdę tych punktów... A jak nie, to stwórzmy sami i zróbmy z tego po prostu święto i przenieśmy to na cały event. I ściągnijmy ludzi jeszcze bardziej to komunikując. Słuchaj, a no właśnie, cały czas rozmawiamy o tych różnych kanałach komunikacji, a gdzie w tym wszystkim są influencerzy? Czy to też można nazwać ich kanałem komunikacyjnym? No myślę, że tak. Czy oni są swego rodzaju tylko pośrednikiem, którzy wykorzystują kanały komunikacyjne? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony na pewno są kanałem. Za ich pomocą docieramy do ludzi, więc de facto są kanałem. Ale oni są też kontentem i nośnikiem. Wydaje mi się, że influencerzy są trochę na styku wszystkiego. Mhm. Warto z nimi współpracować? Współpracujecie z takimi gdzieś przy swoich projektach? Wiesz co, to bywa różnie, bo czy warto, czy nie warto, to jest trochę od zasad, jakie sobie ustalimy z lokalem. Bo niektórzy nie chcą, niektórzy chcą, niektórzy płacą, niektórzy nie płacą, niektórzy się podczepiają, jeśli ktoś przyjdzie, ale nie zapraszają. No podejścia są różne bardzo. My też mamy podejścia różne w zależności od lokali, z jakimi ustaliliśmy sobie zasady.
bo są miejsca, gdzie faktycznie tworzymy kolacje dla blogerów, pre-openingi, takie jakby paraprasowe troszkę, tak to nazwijmy, a są miejsca, gdzie totalnie tego nie robimy. Oczywiście miło nam jest, jak ktoś przyjdzie do jednego z naszych lokali, coś fajnego wrzuci, napisze i oczywiście wykorzystamy to. Natomiast nie zapraszamy specjalnie w tamtych miejscach. Odcinamy się też od tego, żeby influencerom płacić za wizyty trochę w niektórych lokalach. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Trudno mi powiedzieć. Nie chcę tutaj tego oceniać. To też pewnie wszystko zależy tak naprawdę od skali biznesu, tak? Bo jeżeli mówimy o nie wiem, biznesie sieciowym, tak, sieci restauracji, no to pewnie współpraca z takim influencerem może mieć większy sens. I ona rzeczywiście wtedy może być absolutnie komercyjna, tak, płatna i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego. Oczywiście. Natomiast jest teraz prawdziwy wysyp influencerów i zastanówmy się, czy na przykład warto poświęcać mnóstwo uwagi tym małym influencerom, którzy startują i do każdego z lokali, każdy ma to doświadczenie, że otwiera Instagrama, a tam jest mnóstwo prywatnych wiadomości. Wrzucę coś, jak zapłacicie za kolację. No nie. Nie, bo jakby musielibyśmy całe lokale przeznaczać tylko na takie wizyty. Natomiast jeśli ktoś jest naprawdę zasięgowy i jakościowy przede wszystkim, bo zwracajmy na to uwagę, sprawdzajmy, patrzmy na zasięgi, patrzmy, jak to wszystko wygląda przede wszystkim, to czemu nie? Ale i też myślę na pewną uczciwość, tak? Bo jeżeli rzeczywiście ktoś nawet z nami nie rozmawiał, nawet nas nie zna i pierwszy kontakt to jest od razu na dzień dobry tylko wiadomość i mówi zapłaćcie mi za kolację, to was przyjdę, to zrobię zdjęcie nie i oznaczę. No nie, dokładnie, to jest nieetyczne moim zdaniem, wręcz nieładne. Tak? To nie ma nic wspólnego z fajną, dobrą, jakby uczciwą komunikacją też, więc nie podpinajmy się pod takie propozycje, tak? Jeśli my działamy fair, oczekujemy tego też względem nas. No, więc też zachowujcie się fair wtedy. Dokładnie. Słuchaj, spróbujmy podsumować, tak? No bo temat wydaje się jakby prosty, tak? No, dywersyfikować czy nie? Tak, wychodzimy z założenia, że zdecydowanie tak, żeby nie nastawiać się na jeden kanał komunikacyjny. Więc mówisz, że warto dzielić sobie budżety właśnie w tej proporcji 80-20, tak? Czyli 80% rzeczywiście na te kanały, które się sprawdzają, które dają nam efekty. Na bezpieczne rozwiązania. Tak, a tak. 20% bawmy się. To oczywiście te proporcje mogą być tam trochę zmienione, to zależy, kto jakim budżetem dysponuje. To jest bardzo płynne. Natomiast tak. Internet pozwala nam na to, że jeśli widzimy, że coś nie rokuje na początku, możemy to od razu uciąć. Szybko wyłączyć. Tak. Zmienić. Tak, o tyle to jest wygodne, że właśnie nie robimy tam, nie wiem, 5 tysięcy robię przedpłaty i ta kampania już musi się wypalić za 5 tysięcy. Musi, bo inaczej zmarnujemy. No nie, tak już nie jest. Nie? Mamy ciągłą kontrolę nad tym, widzimy, co się dzieje, ciągle robimy ewaluację, optymalizujemy i wtedy widzimy efekty. Co więcej, tak naprawdę to jeszcze o tyle jest fajnie, że jakby w tych kanałach internetowych, że ja mogę sobie odpalić kilka różnych wersji mojej kampanii i mogę od razu sobie testować. Tak? Dokładnie tak, jak po pierwszym tygodniu działalności ja widzę, jakby która wersja A, B czy C mi działa i zostawiam tą najlepszą, resztę wyłączam. Testy A, B są chyba jedną z najstarszych metod testów, więc dlaczego nie mamy tego wykorzystać też w gastronomii? Natomiast dokładnie tak, jak mówisz, czyli jesteśmy w stanie sobie podzielić to na różne grupy, nas posegmentować i do każdej z grup zupełnie inny komunikat puszczać. I wiadomo, że jeśli mamy restaurację gdzieś przy jakichś centrach biznesowych, a z drugiej strony jest piątek, to równocześnie jeden komunikat to są lunche, bo przecież ludzie potrzebują jeść w czasie pracy. Ale po pracy może chcą wyjść na piwo i to jest kolejny komunikat, ale to już jest zupełnie inna grupa i w zupełnie inny sposób trzeba to puścić dalej. To prawda. No tutaj w całej tej dywersyfikacji, no bo jakby temat jest, mówię, oczywisty, a największy problem moim zdaniem, no to jest właśnie w samym sposobie zarządzania tą w ogóle obsługą marketingową, właśnie szczególnie jeżeli mówimy jeszcze o tym, że muszę obsługiwać kilka kanałów jednocześnie. No pamiętajmy. Jeżeli rzeczywiście bym się skupił tylko na prowadzeniu profilu na Facebooku na przykład,
No to pewnie w lepszym lub gorszym wydaniu mogę to robić własnym jakimś tam sumptem, próbować przynajmniej. Tak? Próbować. Pamiętajmy, ile to jest pracy, bo to nie jest prowadzenie, że usiądę, napiszę parę postów już sobie na miesiąc do przodu, ale to wszystko wymaga, żeby sobie przygotować też materiały wcześniej, zrobić.